Obraź sobie, że 1 stycznia masz na koncie 145 zł. Postanawiasz od lutego wpłacać na konto każdego miesiąca po 100 zł. Zakładając, że nic z niego nie wypłacisz, ile pieniędzy będziesz mieć na koncie po 7 miesiącach, a ile po 23 latach. O ile dla 7 miesięcy da się wykonać obliczenia w pamięci, o tyle dla 23 lat nie będzie to już takie proste. Do symulacji oszczędzania przez 7 miesięcy wykorzystamy tabelę. W pierwszym wierszu znajdą się numery kolejnych miesięcy począwszy od stycznia, a w drugim wierszu kwotę na koncie. W styczniu na koncie mamy kwotę początkową, z którą rozpoczęliśmy oszczędzanie, czyli 145 zł. W drugim miesiącu na konto wpłacamy 100 zł. Mamy już 245 zł. Spróbuj samodzielnie wypełnić resztę tabeli. W trzecim miesiącu na koncie będzie 345 zł, w czwartym 445 zł, w piątym 545 zł, w szóstym 645 zł, a w siódmym 745 zł. Po siedmiu miesiącach na koncie będzie 745 zł. Widzisz jakąś prawidłowość? W każdym kolejnym miesiącu kwota na koncie powiększa się o stałą wartość, w tym przypadku wynoszącą 100 zł. Taki ciąg nazywamy ciągiem arytmetycznym. Ciąg arytmetyczny to taki ciąg liczb, w którym każda kolejna liczba różni się od poprzedniej o stałą wartość, dodatnią, ujemną lub zero. Ta wartość nazywa się różnicą ciągu arytmetycznego. Różnicą tego ciągu jest kwota 100 zł. Zastanówmy się teraz, ile pieniędzy znajdzie się na Twoim koncie po 23 latach. Liczenie tego na piechotę nie ma sensu. Pokażę Ci, jak w sprytny sposób znaleźć odpowiedź na to pytanie. Przeanalizujmy proces oszczędzania, który widzisz w tabeli. Pierwszego miesiąca mieliśmy na koncie 145 zł. Kwotę pieniędzy w pierwszym miesiącu oznaczmy literą M z indeksem dolnym 1. Kwotę na koncie w drugim miesiącu obliczyliśmy dodając do kwoty z miesiąca poprzedniego 100 zł. Kwotę z miesiąca trzeciego obliczyliśmy dodając do kwoty z miesiąca poprzedniego 100 zł. Tak samo postępowaliśmy w czwartym, piątym, szóstym i siódmym miesiącu. Do tej pory kolejną wartość w ciągu obliczaliśmy dodając do wyrazu poprzedniego ustaloną kwotę 100 zł. Mamy tutaj do czynienia z niczym innym jak z rekurencją. Zapiszmy jej wzór. Początkowa wartość, czyli M1, wynosiła 145 zł. Kwota na koncie w dowolnym miesiącu, czyli MN, powstaje przez dodanie do kwoty z miesiąca poprzedniego 100 zł. To jest wzór rekurencyjny naszego ciągu arytmetycznego. Czy ten wzór przyda się jednak do wygodnego obliczenia kwoty na koncie po 23 latach? No nie za bardzo. Spróbujmy znaleźć inny sposób. Wróćmy raz jeszcze do tabeli. Starajmy się myśleć o tym ciągu inaczej. Teraz skupimy się na kwocie początkowej, która wynosi 145 zł. Zapamiętaj ją, bo od tego momentu będziemy cały czas z niej korzystać. W drugim miesiącu mamy kwotę z pierwszego dodać 1 razy 100 zł. M2 równa się 145 zł dodać 1 razy 100 zł, czyli 245 zł. W trzecim mamy kwotę początkową dodać 2 razy 100 zł. M3, czyli kwota w trzecim miesiącu, to 145 zł dodać 2 razy 100 zł. W czwartym miesiącu ile razy do kwoty początkowej dodajemy 100 zł? 1, 2, 3 razy. M4 równa się zatem 145 zł, dodać 3 razy 100 zł. W siódmym miesiącu do 145 zł dodajemy 6 razy 100 zł. M7, czyli siódmy wyraz to 145 zł dodać 6 razy 100 zł. Widzisz jaką się zależność? Weźmy na przykład czwarty miesiąc. Obliczając kwotę w tym miesiącu do 145 zł, dodaliśmy 100 zł razy 3, czyli liczbę o 1 mniejszą niż numer tego miesiąca. Weźmy teraz siódmy miesiąc. Obliczając kwotę w tym miesiącu do 145 zł, dodaliśmy 100 zł razy 6, czyli liczbę o 1 mniejszą niż numer tego miesiąca. Jak widzisz, żeby znaleźć kwotę na koncie w danym miesiącu, do kwoty 145 zł dodajemy 100 zł, czyli różnicę naszego ciągu o jeden raz mniej niż numer danego miesiąca oszczędzania. To, co powiedziałem, możemy zapisać za pomocą wzoru. Obliczając kwotę w dowolnym miesiącu, co zapisujemy jako m z indeksem dolnym n, do kwoty w pierwszym miesiącu, czyli do 145 zł, dodajemy 100 zł, czyli różnicę naszego ciągu o jeden raz mniej niż numer danego miesiąca oszczędzania, czyli 100 zł razy w nawiasie n minus 1. Pamiętaj, że w tym przypadku n oznacza liczbę miesięcy oszczędzania. To ile pieniędzy będziemy mieć po 23 latach? Najpierw musimy 23 lata zamienić na miesiące. 23 razy 12 to 276. Po 276 miesiącach na koncie będzie 145 zł, dodać 100 razy o 1 miesiąc mniej niż 276, czyli 275. Otrzymujemy 27645 zł. Wzór ciągu, dzięki któremu możemy obliczyć dowolny wyraz w zależności od numeru miejsca w ciągu, nazywamy wzorem ogólnym. To jest wzór ogólny naszego ciągu arytmetycznego. Akurat w tym ciągu wartość początkowa wynosi 145 zł. a różnica 100 zł. W innym ciągu arytmetycznym obie wartości mogą być inne. Wartość początkową w ciągu mn oznacza się symbolem m1. Różnicę ciągu arytmetycznego zapisuje się za pomocą litery r od słowa różnica. Wzór ogólny do wolnego ciągu arytmetycznego mn równa się zatem wartości początkowej m1 dodać w nawiasie n-1 razy różnica, czyli r. m1 to pierwszy wyraz, a r to różnica ciągu. Zapamiętaj ten wzór. Będziemy z niego często korzystać.